Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z gry Heroes 3. Jedziemy dalej z naszymi Heroesami. I ostatnio mieliśmy tutaj tydzień troglodyty. I teraz właśnie mieliśmy udać się na oblężenie zamku Whistledale, czy jakkolwiek to się nie czyta. Okej, więc na początku trzeba tutaj sobie utorować drogę przez troglodytów. 70, ło, dużo. Ale co to dla nas? Powalczymy sobie. Zdobędziemy trochę doświadczenia. Jeszcze morale, super. Tutaj byliśmy, teraz tu. Oczywiście gonimy. O, nawet tu lepsze oni są. Super, trochę doświadczenia wpadło, zajmujemy tartak i w następnej kolejce zdobywamy zamek, myślę. Tu jest w ogóle Arlach, którego wcześniej pokonaliśmy naszym monorem w podziemiach. No w sumie nie w podziemiach, tylko tutaj. No myślę, że mi się uda. Może nie zdążę wykupić wojska, bo jest pierwszy dzień. Może nie ma na tyle kasy. Dobra, tym mieliśmy tutaj wyczyścić trochę. Okej. Okay. Inferno jest słabe to, że ma tylko jedną jednostkę strzelającą tak naprawdę. To mi się nie podoba, bo ja bardzo lubię te jednostki strzelające. Dobra, mamy poziom. Może magia ognia, co? Może weźmy mu magię ognia. To nauczy się tego berserka na poziomie eksperckim. Ej, to jest inwestycja. To jest inwestycja w przyszłość. Weźmy mu tą magię ognia. Wyekspimy mu ją. Pójdzie do naszego głównego zamku się nauczyć berserka. I będzie kosił po prostu wszystkich. Taki mam plan. Taki mam plan. Do tego będę dążył i spróbujemy tak zrobić właśnie. Spróbujemy tak zrobić. Ona teraz ma zdobywać znowu żołnierzy, zbierać, bo jest nowy tydzień. Cuthbert miał sobie wejść na statek i ogólnie pływać tutaj, odkrywać tereny. Tutaj bym nim popłynął. Chyba, że jest bliżej jakiś inny wir, ale... Ale chyba nie ma. Chyba, że popłynę po prostu w dół, odkryję tutaj to, bo tu jeszcze jest nieodkryte. No, tak może zrobię. Tak zrobię. Sanya. Sanya teraz idzie do wiatraka i idzie do młyna. Ale tu jest wataha troglodytów, więc... Ale przejdzie, dobra. Dobra, przejdzie, okej. Okay. Jak przejdzie, to najważniejsze. Zdobywamy kolejną kopalnię. Tak, ewidentnie się pokazują te same miejsca, które już widzieliśmy. Więc okej. Dokupmy sobie może tutaj te jednostki. Może się troglodyci do nas przyłączą. Fajnie by było. Kupujemy coś? Na razie może niekoniecznie. Days i on ma... Wow. Wow. Do kupienia jest Days. Bohater z 8 poziomem, z finansami na poziomie mistrzowskim, z mega artefaktami. Jestem skłonny go sobie wziąć, tylko po to, żeby go trzymać u siebie w zamku, naprawdę. Choćby po to. No mówię wam całkiem bez jaj. Chociaż mam tydzień na to, żeby go kupić. Mam tydzień. Myślę, że się zdecyduję na to w tym tygodniu. Chociaż mam finanse, więc im szybciej, tym lepiej, bo będzie więcej pieniędzy przychodziło.
Ej, ja go kupię, naprawdę. Dej, skupujemy go. Kupujemy go. Bohater wiedza plus 3. To jest super mega dobre. Podczas walki stworzenia naturalnie odporne na magię tracą tę właściwość. Czyli jak damy tą kulę naszej Adelaidzie, a przeciwnik będzie miał stado smoków, to my będziemy mogli je spokojnie spowolnić i wszystko. I to jest, kurczę, mega. Ja muszę jak najszybciej się z Adelaidą spotkać. Oblężymy ten zamek, to jakoś postaramy się tutaj spotkać tym Dejsem z nią. Żebym tylko nie potracił po drodze... żeby go nie zginął po drodze, nie? Dobra, wyekspijmy go trochę. Wyekspijmy go. Już każdy zrobił ruch, tak? Dobra, to możemy puścić turę i zobaczymy, co teraz niebieski zrobi. Bo on się niedługo będzie przed nami bronił. Ten pomarańczowy jest taki niepozorny strasznie. On zajął tutaj w ogóle oba te siedliska tych mnichów. Trzecie należy do nas. Jaki w ogóle teraz jest przyrost? Tygodniowy przyrost kapłanów wynosi 10, a krzyżowców 8. Przez to, że mamy właśnie tutaj tyle tych. Abym do jakiegoś bohatera wysłał tylko po to, żeby tych mnichów zbierał, naprawdę, i potem ulepszał. To będzie taka horda mnichów. Ej, no. Ja jestem jakiś nienormalny. Ja w tej chwili tak wykupuję tych ludzi. A weźmy sobie to. Niech tu przyjdzie i niech rekrutuje tych mnichów. Uzbiera ich jakąś kupę, to potem popłynie tutaj i przekaże do tego zamku i się ulepszy. Albo nawet tutaj da przecież. Bo to jest zamek z tego zamku. W sensie... no, to jest ten zamek, co są mnisi, prawda? Więc myślę, że taki plan będzie jak najbardziej okej. Okay. Tylko w tej chwili mamy już pełen komplet bohaterów. Mamy 8 bohaterów. Więcej mieć nie wolno. Dobra, to teraz zaczynajmy od oblężenia zamku. Atakujemy. Jednak wykupił, ma 4 archaniołów. Okej. Okay. 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okej. Okay. Czekam. Spowolnił mi trochę. Morale dostał! Co za gość? Dobra, w strzelców trzeba. Kurczę, nie dojdę. Morale, ale to nic. Dobra, zniszczmy już tych archaniołów. Tym czekamy. Tym mamy teraz 2 ruchy pod rząd, prawda? To możemy ich zniszczyć i wrócić. Jeszcze ma szczęście. Fajnie. A potem bym sobie chciał wskrzesić moich strzelców. Hipnoza działa? Działa. Wróćmy hipnozę. Na gryfy. A co? Wróćmy tym archaniołem. I poczekajmy. Powystrzeliwujmy tutaj tych strzelców. O, szczęścia teraz nie było potrzebne. Teraz oni są, tak? Dobra. Niech bije. Dobra.
Mamy 100 gryfów, tak? Dobra, i teraz tak. Możemy nawet w czempionów strzelić. Dobra. No nie. Dobrze. Uff. Mieliśmy nim ruch i mogliśmy stanąć na rowie, żeby zginął, tak? Ale czad. Ale super. Dobra. Bardzo mi się to podoba. Pokonaliśmy Arlacha, który był swego czasu najlepszym bohaterem u niebieskiego. Strat trochę miał. Malutkie straty, więc jest dobrze. Artefaktów żadnych nie przejęliśmy, ale możemy wykupić jeszcze więcej jednostek. Patrzcie. To jest dobre. Biorę, oczywiście, że biorę. Tu jest też berserk. Pogromca. Pole minowe. Okej. Całkiem dobrze. Całkiem fajnie. Co teraz? Dobra, co ja teraz chcę zrobić? Dobra, jeszcze pomyślimy tą Adelaidą, bo ona w tej chwili zrobiła bardzo fajną rzecz. Zajęła ten zamek i niebieski już teraz taki skłonny tutaj do szarżowania nie jest. Więc zajmijmy sobie teraz tą kopalnię. Monor niech teraz zajmie to. Zablokowaliśmy go, tak? To nic. Ono niech pozbiera tych żołnierzy, ile się da. Cuthbert miał sobie teraz płynąć tutaj na dół. Tu jak zginie, to tutaj dużej szkody nie będzie. Ona ma iść do młyna. Dobrze. I wracać do zamku, żeby zdobywać więcej jednostek. Natomiast Orin tutaj wykupuje jeszcze harpie. I niech idzie teraz tutaj na południe. Zdobędzie te kopalnie. Pozajmuje. Poniszczymy niebieskiego trochę ekonomicznie. To jest na razie jego zadanie. On też pewnie nie przeżyje długo, ale to nie jest jego tutaj priorytetem. Dace. Dace jest bardzo mocnym bohaterem w tej chwili i trzeba go wzmacniać jak najwięcej. Może wiedza, żeby miał więcej many. Ciekawe, czy by się przyłączyła taka Wataha do niego. Kupmy mu archanioły albo jednego archanioła i zobaczymy. Zobaczymy. Aha, on tu nie przejdzie w ogóle, nie? No nic. To podejdźmy. Można coś kupić, można, ale konieczne to nie jest. Okej, okay. Puśćmy turę. Zobaczymy teraz. Niebieski jest... no w tej chwili już jest słaby niebieski po prostu. Najwięcej teraz pomarańczowego widać, no i brązowego tutaj. Dobra, ona zdobywa jeszcze to. I niech przyjdzie do zamku zostawić te jednostki teraz. Cuthbert ma sobie teraz płynąć dalej. Sanya ma wrócić do zamku i sobie tam czekać. Bo ona ma właśnie bardzo ważną rolę w zbieraniu tych jednostek. Dobra, dobra. I potem tu. Jeszcze stocznię weźmiemy, będzie fajnie. Pozajmujemy mu to wszystko. Kupmy mu tego... jednego archanioła. Połączmy się z Sanią. Dajmy to. O. Dajmy jej jeszcze to. Bo on daje wiedzę plus 1, tak? To daje wiedzę plus 3. A jaki w ogóle hełmik ma ona? Wiedzę plus 2. No. No to już wiemy, że Dace będzie musiał się z nią spotkać. Tak czy tak. Więc może po prostu teraz popłyńmy Adelaidą tutaj
na naszą główną wyspę, spotkajmy się z nim. A on miał iść tutaj kupować tych mnichów teraz, tak. Dobra. Tu nikt nie płynie na razie, więc jestem jakoś spokojny. Spróbujemy użyć tego przywołania okrętu, może się uda. Dużo many mamy, to myślę, że prędzej czy później na pewno się uda, bo tutaj statków na tej mapie jest od groma na pewno. Ten pomarańczowy jest jaki? Caitlyn. No jest taki, bym powiedział, bardzo... bardzo godny uwagi, bo ma czarne smoki. Ma czarne smoki, ma mnichy. I tak dalej. Więc może nam... może się okazać, że jest silny. Teraz tak, Manorem... czy Monorem w sumie... chodźmy tu, bo on tu chyba nie był. Nauczy się tam tych zaklęć różnych. A Dejs teraz ma iść tutaj zobaczyć, czy się do niego przyłączą, prawda? Niestety się nie przyłączą. Ma taktykę, fajnie. Przepraszam, Basol, jeszcze jak mówiłem, trochę chory jestem. Co chwilę popijam wody, żeby sobie gardło nie wysuszyć. Ale okej. Strzelcy na koniec. Dobra, rozpoczynamy. Jeden Archanion, myślę, spokojnie tutaj wystarczy. No, morale. No trochę go zjechali, ale myślę, że mu nic nie zrobią. No jeszcze morale. Fajno. I logistyka mistrz. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, na razie może nim wróćmy. Trzeba nim się ustawić gdzieś tutaj niedaleko. Teraz. Bo musimy tę wymianę artefaktów zrobić. Aha, tam niebieski idzie. Jest to silny. No nie powiem. Ale to nic, zajmijmy mu co się da. Zrobimy sobie też przy okazji zwiad, ile Alamar ma żołnierzy. To on gdzieś chyba tutaj ma zamek w takim razie. Tak mi się wydaje. To jest chyba jedna wyspa, ale tu chyba nie ma przejścia, mi się wydaje. I tu jest już część brązowego. Tak może być. No nie? Tak może właśnie być. No. Dobra. Przywołajmy sobie okręcik. O, udało się za pierwszym razem. Bardzo spoko. Mono niech tu idzie teraz. Adela niech idzie tutaj zostawić te jednostki, które wykupiła przez ostatni czas. Cuthbert płynie odkrywać te tereny na południe. Sania siedzi w zamku, bo ma te... teraz już trzy artefakty. Zwiększa o 4 tygodniowy przyrost tworzeń poziomu trzeciego. O 2 poziomu piątego. I o 3 czwartego. Teraz przyrost wynosi 12. To jest... epickie po prostu, co te przyrosty tych jednostek. To jest mega, to jest super. To jest bardzo dobre. Dobra. Przekażemy jej te rękawice jeźdźca od razu. A Sania może, jak już tu jest, to kupi te jednostki. O. O. I również jej zaniesie. Taki plan. A Christian teraz werbuje tutaj wszystkich mnichów jak leci. To jest jego rola w tej chwili. Dobra, zobaczymy co się stanie. Niebieski na nas nie idzie. Nie chce na nas tracić czasu. W sumie mądre. Mądre posunięcie. Zielony tu wyszedł. Ja Egar, tak?
to Monor teraz musi wracać znowuż tutaj. Ale ja bym poszedł tędy. Chyba, że pójdzie na niego, no to się chłopina nazbierał. Teraz tak, Days. Ha. Szczęście morale, rękawice, tu zdrowie, tak? To. Dajemy mu toporek. Dajemy mu to, o, tak się zamieńmy. Dajemy mu tak, a ona niech chodzi z tym. Ona niech z tym chodzi. I... Jeżeli będzie okazja, żeby jakikolwiek nekromanta był do kupienia w tawernie, to ja bez wahania po prostu tego nekromantę wykupię. Nieważne jaki to by był. Jeżeli jeszcze tylko... amulet grabarza, kaptur wampira i chyba buty trupa jeszcze były, tak? Ta sama historia, co była w poprzedniej serii Smocze Dziedzictwo. Ten czarny rynek tutaj jest, prawda? Jeżeli naprawdę będzie jakikolwiek nekromanta, to ja bez wahania będę chciał go wziąć. Poważnie. Dobra, Adelaidą wracamy. Chociaż jeszcze nie, bo jeszcze Sania miała się do niej... Właśnie. Abym zrobił znowuż. Okej. Okay. Teraz tak. Sania. Nie. O. Żołnierzy. Tu, 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 tu. Dobra. Ładnie. Podoba mi się. Podoba mi się. Ma już całkiem silną armię. 10 archaniołów. To jest sztos. 240 kruszników. Super. No i mega mnichów dużo. Dobra, teraz wychodzimy. Tu niestety nie dojdzie, musimy tutaj wyjść. Teraz tak. On płynie tutaj. Ojeju! W ogóle tu jest kartograf pilnowany przez błękitne smoki. Błękitne smoki, najpotężniejsza jednostka w całej grze. 1000 punktów życia. Tego nie idzie zabić po prostu mając 10 archaniołów. Naprawdę. Ale on ma złote smoki. To jest... To jest lol. Pójdźmy tutaj w takim razie. No, nie uciekniemy mu. No, on nam zginie. Ale zobaczyliśmy przydatną rzecz. Bardzo przydatną. Dobra, Adela teraz tak, ma iść tu. Niech ulepszy sobie te jednostki wszystkie. I niech wraca teraz koczować na kolejny tydzień. Będzie dalej zbierać. Sania wraca do zamku, niech jednostki przybywają. Days w tej chwili niech... Idzie po tą inteligencję, co mu szkodzi. A, ma tego jednego archanioła. No, bo niech ma na razie. I teraz z tym wejdziemy na statek. A co? Troszkę tu zbuszowaliśmy tego niebieskiego. Bardzo fajnie. A Christian zbiera dalej tych mnichów. No i tutaj czekam. Chyba, że zginie znowu od Jagera za chwilę, no to będzie bieda. Naprawdę będzie bieda. No ale w tej chwili już nic nie zrobimy. No, musimy puścić turę. No i zobaczymy teraz, co zrobią nasi przeciwnicy. Niebieski się teleportuje. On ma te wrota wymiarów, czy cokolwiek.
No właśnie, idzie na mnie. Tak myślałem. No, tu. No. Tu wiedziałem, że tak się to skończy. Żebym ja miał wrota wymiarów. No ale niestety nie mam. Niestety nie mam. No ale dobra, trudno. W tym miejscu zakończymy odcinek. I w następnym będziemy dalej kombinować, co tutaj z tym fantem zrobić, ale pewnie pójdę tutaj tą Adelaidą na niego. Bo tak będzie najlepiej. Monorem pójdziemy do góry sobie zrekrutować jednostki. A póki co, dzięki wam wielkie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie.